Już łączymy się powoli z Facebookiem. Będziemy mieli jakieś 15-20 sekundowe opóźnienie w streamingu, ale no to już zupełnie jest tak naturalne, więc będę śledził też tutaj to, co się będzie działo po stronie naszej grupy na Facebooku. Dobra, już się wyświetliliśmy na Facebooku. Okej. Okej, słychać mnie? Wszystko w porządku. Słychać mnie, okej, fajnie. Dobra, w takim razie zaczynamy. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Zbyszek Kowalski. Witam na... Poczekaj, mam jakiś podwójny przekaz. Jeszcze poproszę o chwilę cierpliwości. Okej. Uzbrójcie się w cierpliwość i przygotujcie sobie coś do picia. Raz, dwa, trzy. Czy teraz mnie słychać, Elu, na Zoomie? Słychać wszystko dobrze. Dobra, okej, musiałem trochę przełączyć mikrofon, już jesteśmy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz godzina 19.02, więc dwuminutowe opóźnienie, za co serdecznie przepraszam. Trochę względy techniczne mnie odrobinę pokonały. 15 września 2021 roku, witam Was bardzo serdecznie. Przygotowania do drugiej debaty prezydenckiej, metod ciągłego doskonalenia. Dzisiaj na naszym pokładzie witamy serdecznie Elżbietę Olszewską, reprezentantkę jakiej metody, Elu? ISO 9001. Elu, już się przedstawiłaś, jaką metodę reprezentujesz. Powiedz w takim razie, jakie masz doświadczenie z tą metodą w ogóle? Aż się boję przyznać. To jest norma, z którą pracuję od studiów, bo tam się tej metody uczyłam. W sensie poznawałam normę, ale kompletnie nie rozumiałam na studiach. To jest norma, z którą pracuję od studiów. Więc cieszę się bardzo, że później, już w trakcie pracy, od pierwszych momentów, że tak powiem, musiałam pracować z tym, żeby ją zrozumieć, czyli najpierw ją usłyszałam, została mi wyświetlona na slajdach gdzieś na uczelni, a później już zaczęłam z nią pracować na żywo i razem z moimi klientami odkrywaliśmy po prostu, co się pod nią kryje. Także od samego początku, od kilkunastu już lat, w zasadzie to jestem pełnoletnia w zakresie pracy z tą normą, i ta ostatnia wersja to jest moja ulubiona, zdecydowanie. Świetnie, cieszę się bardzo. Ja jeszcze tak organizacyjnie tutaj mam gorącą prośbę zarówno dla osób, które są z nami tutaj bezpośrednio na Zoomie. Z prawej strony mam nadzieję, że widzicie okno czatu. Gorąca prośba do Was o to, że jeżeli tam się pojawiały pytania do Eli, to gorąca prośba, żeby te pytania bezpośrednio tutaj w Zoomie zapisać w oknie czatu pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Wybierzemy 2-3 pytania i poprosimy Elę, żeby tutaj zaspokoiła tutaj wasze potrzebę uzupełnienia wiedzy, zakładam, w zakresie ISO bądź do szczegółowienia. Dla osób, które są z nami na Facebooku, gorąca prośba, żeby te pytania zadawać też bezpośrednio na naszej grupie facebookowej Debata Prezydencka Metod Ciągłego Doskonalenia. Wykorzystamy to podobnie jak w tym przypadku, jak o tym przypadku, o którym tutaj mówiłem wcześniej. Elu, dobra. Boże, pełnoletność z ISO niesamowita. ISO 9001 i pełnoletność, jeszcze norma 2000, wersja 2015. Strasznie mi ona ciekawi i wierzę, że tutaj nas wzbogaci swoim doświadczeniem w tym zakresie. Elu, gdybyś miała powiedzieć jedną cechę, która ciebie charakteryzuje, a która zaczyna się na pierwszą literę twojej metody, czyli na I, to jaka by to była cecha? Inspirująca? Myślę, że byłaby to inspirująca. Przynajmniej marzę o tym, żeby taka była właśnie. Słuchajcie, wszyscy, którzy oglądacie i znacie Elę, zapiszcie, czy Elę jest inspirująca, bo ja już Elę znam kilka lat. Mieliśmy okazję ze sobą już naprawdę sparingować się słownie wielokrotnie i ja ze swojej strony, Elu, muszę powiedzieć, że jesteś inspirująca. Więc cieszę się bardzo, tym bardziej, że tutaj jesteś z nami. Elu, krążą różne legendy. Różne doświadczenia osoby z tym mają. Powiedz mi, w czym tkwi siła ISO? W elastyczności. W takim zbudowaniu standardu, który możesz dopasować do każdej organizacji. Te zasady są bardzo proste, bardzo funkcjonalne. Jeżeli się je rozumie, potrafi się je zastosować, to mogą pomóc każdej organizacji, bez względu na to, czy jesteś w hospicjum dla dzieci, w firmie produkującej gwoździe,
czy jesteś, dzisiaj jestem w firmie, która szkoli w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy ludzi, którzy pracują na platformach wiertniczych. Więc słuchajcie, to jest niezwykłe, żeby stworzyć taki standard, który można dopasować wszędzie i pobudza do myślenia i uczy tego, żeby korzystać z tego, co się ma i szukać jak najlepszych rozwiązań na ten moment, w którym się znajduje teraz firma. Mhm. Okej, Elu. Elastyczność, proste zasady, uniwersalność. Te trzy elementy. Zawsze, wiesz co, zastanawia mnie taka rzecz, czy w czym może tkwić fenomen jakiejś metody, jak nazywam ją, uniwersalna. No bo uniwersalna to co? Dla każdego, w każdym miejscu, w każdym obszarze, dla każdego z pracowników, tak? Tak. I to, co jest cudowne w tej metodzie, że nie zrobimy jej bez współudziału wszystkich. Czyli to jest i z jednej strony cudowne, ale z drugiej strony jest to ogromne wyzwanie, ponieważ to nie jest metoda, którą się wdraża tylko w najwyższym kierownictwie, albo tylko u pracowników operacyjnych, albo tylko w administracji. To jest taka metoda, która musi przeszyć całą organizację. O, teraz jesteśmy w czasie COVID-u, musimy zawirusować cały system, całą organizację i dopiero wtedy mamy szansę na to, że będzie sukces. Jeżeli ludziom wpłynie w krwiobieg, że tak powiem, to myślenie w kategoriach ryzyk i szans, kiedy oni będą widzieli, że mają wkład w to, co się dzieje w organizacji, kiedy będą czuli, że to ma sens, to wtedy to ma szansę zadziałać. Natomiast jeżeli chcą wrzucić sobie na półkę segregator 1, 2 lub 3, to niestety można się stuknąć w głowę tym segregatorem i to nie pomoże na pewno w niczym. Więc zachęcam do tego, żeby podejść, jak ja to mówię, z miłością do standardu, czyli zrozumieć, a potem się zabierać się za pracę. I na pewno nie jest to metoda, którą się wdraża w tydzień, w miesiąc, bo to jest styl bycia po prostu w tej organizacji, którego się uczymy, wszyscy razem go budujemy. Powiedziałaś jedną ważną rzecz, która mam nadzieję, że nasi słuchacze, a ja na pewno ze sobą zabiorę, to jest ta miłość, która jest potrzebna. Ja tą miłość trochę inaczej nazwię, jak wiesz, ja gdzieś tam jestem zafiksowany na takich moich 3P. Ta pasja, która, bez której chyba trudno jest, co? Sprzedawać w ogóle, sprzedawać jest złym słowem, zawirusowywać to, co powiedziałaś innych. Tak jest. Ja się zowię audytorem z pasją i trenerem z pasją, ponieważ ja kocham moją pracę i te wszystkie lata, które poświęciłam ISO, uczyły mnie bardzo dużo po drodze, czyli też na początku nie rozumiałam każdego słowa z tej normy, myliłam weryfikację z walidacją, nikt mi nie umiał tego wytłumaczyć, czym to się różni i tak dalej, i tak dalej. Ale przez te wszystkie lata coraz więcej rozumiem i coraz więcej widzę różnych powiązań, różnych zależności i tak dalej. I tak naprawdę doszłam do tego dzięki moim klientom, którzy też zadawali pytania, czasem się buntowali przeciw czemuś, pokazywali, że nie wszystko to, co jest napisane na kartce, działa w rzeczywistości. I my się tego wszystkiego uczyliśmy i do tej pory się uczymy, bo wiele organizacji, z którymi zaczęłam współpracę, takimi jak na przykład Fundacja Gajusz czy Hospicjum na Łupkowej, to są takie organizacje, które znamy się kilkanaście lat. I ja tam tworzyłam te systemy kilkanaście lat temu razem z nimi. One teraz wyglądają zupełnie inaczej i wiele jest takich firm, z którymi współpracuję, jestem pełnomocnikiem od 13 lat w jednym zakładzie produkcyjnym i to wszystko, co my robimy, to się bardzo zmienia w czasie, bo się dopasowuje rok po roku do tej organizacji, w której jesteś, z której się wywodzisz, do której przyjeżdżam. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby tworząc jakikolwiek standard, przede wszystkim myśleć o najwyższym, nie wiem, jak to się odmienia, dobru organizacji, czyli temu, to jest mi coraz bliższe, wiesz, że coraz więcej o tym myślę, że zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, co jest najwyższym dobrem dla tej organizacji. Nie dla poszczególnych osób, tylko dla całej organizacji, bo jeżeli dla całej organizacji robimy coś dobrego, to ci poszczególni ludzie też będą z tego czerpać, też będą z tego korzystać. A chodzi o to, żeby te firmy przetrwały, żeby te organizacje się rozwijały, a nie zwijały. I to myślę, że jest taka moja refleksja na temat ISO, że ona uczy myślenia. Myślenia, takiego myślenia nie tu i teraz, tylko w ogóle myślenia tu i teraz, ale patrzę też, co będzie dalej.
czy my przetrwamy, czy jesteśmy przygotowani na takie łatwe czasy, takie, gdzie wszystko płynie i jest super, ale czy szykujemy się też na to, co się może wydarzyć, czyli takie sytuacje jak pandemia, tak? Czy my jesteśmy w ogóle na to gotowi, w takim stylu myślenia i tej elastyczności, dopasowywania się do tego, co się dzieje, bo jedno, co jest pewne, to, że się wszystko zmieni i nic nie można na sztywno ustalić. Elu, powiedziałaś o tej sile tej metody, ale to w takim razie przejdźmy krok dalej. Dobra, ja już przekonałaś mnie, przekonałaś innych, że ta metoda jest metodą skuteczną i jest dającą określone korzyści, do których przejdziemy trochę później. Natomiast powiedz mi tak w sposób taki praktyczny. Dwie, trzy podpowiedzi, co powinniśmy zrobić, żeby wdrożyć ISO? Po pierwsze, powinniśmy zaprosić do stołu ludzi. Czyli nie da się tego zrobić w jedną osobę. I na pewno, jeżeli ktoś wam powie, że przyjdzie do was i on wam po prostu jednoosobowo w tydzień coś tam zrobi, to na pewno nie zadziała. Tutaj jest potrzeba włączenia ludzi i oparcie się na dobrych praktykach, które już na ten moment w tej organizacji funkcjonują. Czyli żeby zacząć, to trzeba najpierw zlokalizować bazę. Najlepiej jest to zrobić używając audytu. Czyli takiej oceny, co jest już ok, co już jest zgodne ze standardem, a co wymaga dopasowania, znalezienia rozwiązania, takiego ustalenia, jak to ma być, bo do tej pory nie było ustalone. Więc ja bym wykorzystała właśnie dobry plan oparty na audycie, czyli na danych. Bazujemy na danych, bazujemy na włączeniu ludzi we współpracę i ustaleniu z szefostwem, dokąd lecimy. Czyli jaki jest cel tej organizacji, na czym jej zależy, gdzie ona się ma znaleźć za 5, za 10, za 15 lat i wtedy tak naprawdę możemy zacząć działać. Już tak zabrałaś mi jedno pytanie, które miałem następne, bo pytając co, chciałem potem zapytać też, w jaki sposób należy to zrobić, bo co traktuję, ja to co rozumiem w kategoriach, dobra, powiedz mi z dwie, trzy, cztery filary, na czym mam się koncentrować, a potem z punktu widzenia operacjonalizacji, już takiego praktycznego wdrożenia. Okej, to doprecyzuję jeszcze. Opieramy się na wiedzy. To się w normie nazywa wiedza organizacji. Wiedza organizacji, punkt 7.1.6, mówi o tym, żeby zobaczyć, co ta organizacja wypracowała dotychczas, jakie ma wnioski, jakie ma refleksje na temat tego, co wyszło, co nie wyszło, czego się nauczyła w dotychczasowej działalności. Uzupełnić to o tą wiedzę, którą można pozyskać, czyli szkolenia, czytane różne książki, webinary, konferencje, to, co przynoszą nam ludzie z zewnątrz, czyli na przykład współpraca z konsultantem, z audytorem, czyli to, co przynoszą nam ludzie z zewnątrz. Łączymy to wszystko i budujemy na tym, czyli na wiedzy. Ta wiedza jest ogromnie ważna, plus taka obserwacja otoczenia, czyli my to nazywamy w normie kontekstem organizacji, czyli taka ocena sytuacji, jakie my mamy środowisko, w którym funkcjonujemy, co na nas wpływa, kto na nas wpływa, jak to wszystko wygląda, gdzie my jesteśmy, jaki jest ten nasz moment teraz, tak? I ta wiedza, ale przede wszystkim właśnie wiedza oparta na doświadczeniu, wiedza taka ugruntowana, doświadczenie, które ta firma pozyskała, plus to, czego się oczekuje, czego się chce, to jest taka bardzo ważny fundament tego wszystkiego i chęci. Trzeba po prostu podjąć decyzję, a potem pójść za tą decyzją i nie płakać, że są koszty po drodze, czyli że wiesz, trzeba się zaangażować i to zaangażowanie tutaj jest też kluczowym takim elementem od samej góry do ostatniego pracownika w firmie i współpracownika, bo mamy teraz ten taki model, wiesz, współpracy, że nie zawsze to jest pracownik na etacie. Norma też obejmuje opieką takich ludzi, to się nazywa osoba pracująca pod nadzorem organizacji, czyli tych, których zapraszamy na ten pokład naszego samolotu, żeby lecieli razem z nami albo żeby nam pomagali nawigować tym samolotem, żeby on nie upadł, gdzieś tam się nie rozbił po drodze. Dobra, już wiemy, co powinniśmy zrobić, jeżeli chodzi o wdrożenie ISO. Już trochę uchyliła się rąbka tajemnic, jeżeli chodzi jak. Bo ja rozumiem, że tak już w sposób taki praktyczny wdrażając, no to powiedziałaś nam o tym, dobra, przeprowadźmy audyt, ustalmy jak ma być, potrzebujemy przygotować sobie dobry plan. Miód na moje serce jako Sigmola, bazujemy na danych.
To jest bardzo interesujące. Ja do tej pory zakładałem, że jednak typowo ISO to głównie koncentrujemy się na opisach, na tworzeniu jakichś procedur, etc., etc. Do czego dane mogą mi się przydać w ISO? Słuchaj, jest cały punkt 9, który jest poświęcony temu, żeby nauczyć ludzi korzystać z informacji. Tam jest analiza, ocena. Generalnie one, najpierw są pomiary i monitorowanie, ale one są wykorzystywane właśnie do tego, co, gdzie jest potrzeba zmiany. Czyli my mamy cały czas się zastanawiać, pracując na bazie jakiegoś planu realizacji, inaczej. Mamy plan, mamy realizację, mamy sprawdzenie i to sprawdzenie służy właśnie temu, żeby określić, czy to, co robimy dalej, ma sens. Czy robimy tak dalej, czy to jest ten moment, kiedy powinniśmy pójść o krok w inną stronę. I dlatego kroku potrzebne są dane, bo żebym była spójna z tym, co wyznaję w zakresie ISO, to w normie 9000 mamy takie zasady zarządzania i jedną z tych zasad, bardzo prostą, stosowaną nie tylko w pracy, ale też w domu, jest podejmowanie decyzji na podstawie faktów. Czyli te fakty to są właśnie te dane. Może nie zawsze ludzie, którzy mają wdrożone ISO 9001, będą mieli masę różnych wykresów, tabelek, Excelów i tak dalej. Natomiast my bardzo mocno dbamy o to, żeby spotykać się też regularnie na tak zwanych przeglądach zarządzania, gdzie każdy z właścicieli procesów powinien się podzielić tym, co się u niego dzieje w jego obszarze, którym on zarządza. I na podstawie tego, co on przynosi na ten przegląd, decydujemy, co dalej. Ale nie tylko, bo takie przeglądy są tylko raz na jakiś czas. Natomiast na bieżąco norma wymaga, żeby monitorować i przeglądać, czyli monitorować, trzymać rękę na pulsie, bo to monitorowanie, to trzymanie ręki na pulsie daje nam możliwość reagowania szybciej, niż jak będziemy to robić raz na pół roku, raz do roku. Bo wtedy tak naprawdę to już mówimy o przeszłości, o czymś, na co nie mamy wpływu. A jak na bieżąco obserwujemy, co się dzieje i tego nas norma uczy, to wtedy możemy reagować szybciej. Ja wiem, że się wszystkim kojarzy ISO generalnie z masą jakichś procedur, ale jest taki fajny punkt w normie, który mówi jak wół, że mamy przygotować sobie te udokumentowane informacje wspierające funkcjonowanie procesu. Ja podkreślam słowo wspierające, nie zabijające, tylko wspierające. I ja się zawsze tego słowa mocno trzymam. Czyli opisujemy to, co budzi ryzyko, to, co, gdzie istnieje takie ryzyko, że ludzie mogą coś zrobić każdy po swojemu i wtedy nie będziemy mieć standardu, tylko będziemy mieli hulaj, dusza, piekła nie ma. A tutaj im większa organizacja, tym ważniejsze jest trzymanie się pewnych zasad. I te zasady, które są dla nas ważne, to sobie opisujemy i się ich trzymamy, dopóki one mają sens. Przestają mieć sens, to trzeba się zastanowić, jak to chcemy robić dalej i mają to robić wszyscy od tego momentu, kiedy zmienimy, właśnie według nowego standardu. Czyli to nie jest tak, że jest standard do śmierci, tylko właśnie chodzi o to, żeby się uczyć obserwować sytuację, bo to, co było przed pandemią, nie równa się temu, co jest w pandemii, bo trzeba było te standardy po prostu zmienić, żeby się rzeczywistość nie rozjeżdżała z tym, o co nam chodzi i co mamy opisane w tak zwanym zamiarze, czyli w tej dokumentacji. I wtedy one się wspierają. Realizacja z planem. Jeżeli tego nie robimy, nie analizujemy, nie wyciągamy wniosków, no to jest słabo. Nie mamy wtedy systemu. Mamy jakąś czarną, nie chcę tutaj używać wulgaryzmów, bo ty jesteś taki kulturalny, Zbyszku, że pozwolisz, że się wstrzymam. Ale wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. Dzięki, Elu. Wiesz co, to, co powiedziałaś dla mnie jest o tyle wartościowe, że powiedziałaś o tym przeglądzie, o tym utrzymaniu standardów. Ja może jako osoba, która jest prowadzącą, powinienem być całkowicie bezstronna. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że jestem Sigmolem, kocham Lean, kocham Kaizen. Jestem też audytorem ISO 9001-2014 i to, co ja ze sobą zabrałem, to fenomen w dwóch obszarach związany. Pierwszy to ta wersja 2015, która mówi o cyklu Deminga, która mówi o SIPOC-u, która mówi o Continuous Improvement. Teraz jeszcze jak mówisz o utrzymaniu standardów, to wiesz, dla Sigmola i Linola to jest po prostu miód na serce.
Ale do tego wrócimy, to nie promuję, ja osobiście jako Zbigniew jestem bezstronny. Tutaj, że moi drodzy, żebyście mieli tę pełną świadomość. Ela już nam bardzo dużo rzeczy powiedziała, ja jeszcze raz ponawiam tutaj prośbę swoją i z pewnością w imieniu Eli. Jakiekolwiek pytania związane z ISO 9001, które chcielibyście zadać Eli, uprzejma prośba, możecie je wpisać zarówno w oknie czatu dla tych osób, które są z nami na Zoomie, ale również dla tych, którzy są bezpośrednio na transmisji na Facebooku, na grupie Debata Prezydencka Metod Ciągłego Doskonalenia. Zachęcam również do tego, żeby zadać pytania. Ela jest naprawdę bardzo zabieganą osobą i wyrwać jej czas na tego typu spotkanie, to wierzcie mi, że to jest niesamowite szczęście. Elu, powiedzieliśmy sobie co, powiedzieliśmy sobie jak. Okej, ale to wszystko, co robimy, robimy dla kogoś. Jednym z tym dla nas bardzo ważnych stakeholderów jest nasz klient. Powiedz mi, no dobra, okej, wdrażam ISO i co ja mogę zaoferować, co może zyskać klient, który korzysta z firm, organizacji, podmiotów, które wdrażają, mają u siebie wdrożone ISO 9001? Spokój. 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 Komfort. Współpracę z kimś, kto dba o relację win-win. Czyli chcemy dać klientowi to, czego oczekuje, ale chcemy też oferować mu coraz więcej. Czyli wyciągamy wnioski z popełnionych błędów, które klient często sygnalizuje nam na przykład w reklamacjach. I od razu chcę podkreślić, że organizacja, która ma ISO wdrożone, jakiekolwiek, to nie jest organizacja, która jest chodzącym ideałem, moi drodzy, tylko to jest ta organizacja, która reaguje, jak coś się dzieje. I tego może oczekiwać klient, że uzyska, przynajmniej powinien tego oczekiwać i powinien to dostać, jeżeli standard działa. Więc jeżeli coś nie działa i coś wyszło do klienta, co wyjść nie powinno, to klient, który współpracuje z taką organizacją, która ma wdrożony standard ISO 9001, może oczekiwać odpowiedzi, analizy i poprawy tego, co nie działa. Czasem klient jest zaproszony do tego, żeby pomógł w rozwiązaniu problemu, bo nie zawsze organizacja poznała dobrze jego wymagania, w związku z czym, jeżeli ich dobrze nie poznała, to nie mogła ich do końca spełnić. Czasem oczekiwania są wyższe, a nie były zgłoszone. I tutaj chodzi o taką budowanie właśnie dobrych relacji z klientem, żebyśmy szukali wzajemnie tej najlepszej drogi. Każdy klient ma inne wymagania, inny poziom satysfakcji, więc to jest o tyle trudne, że mając wielu klientów, trzeba się mocno nagimnastykować, dlatego ta elastyczność normy jest tutaj niezwykle przydatna. Ale przede wszystkim uczymy się słuchać klientów i na tej orientacji na klienta, kolejna zasada zarządzania, opiera się możliwość spełnienia tych wymagań. Poza tym, jeżeli współpracujesz z taką organizacją, która ma ISO, to możesz się spodziewać, że to jest firma, która działa zgodnie z prawem, przynajmniej takie jest założenie. To, czy to firmy robią, czy nie robią, różnie bywa, co się też okazuje na audytach i na różnych innych spotkaniach. Czasami po prostu nie wiedzieli, że jest jakieś wymaganie albo nie do końca zidentyfikowali to, co trzeba. Ale to też jest lekcja, z którą przychodzą czasem jakieś urzędy, jacyś klienci, jacyś kontrahenci i jeżeli masz ten standard dobrze wdrożony, to po prostu mówisz, okej, nie wiedzieliśmy, to teraz pomyślimy, co tu zrobić, żeby następnym razem wiedzieć. Czyli szukamy rozwiązań, szukamy informacji i szukamy też możliwości zapewnienia tym klientom tego, co najlepsze. W normie ISO jest troszkę inaczej niż w linie, czyli my klientowi nie dajemy dokładnie tego, co on chce, tylko my szukamy możliwości dania mu czegoś jeszcze, czegoś więcej. Oczywiście zaspokajamy tą jego potrzebę, z którą on przychodzi, ale jak tylko, że tak powiem, ją zrealizujemy, to już my myślimy, co tu można zrobić, żeby mu następnym razem było jeszcze lepiej z nami. Czyli taka mobilizacja do zwiększania zadowolenia klienta. I to jest być może ta różnica między tymi naszymi standardami, metodami, że my naprawdę myślimy o tym, jak poprawić, jak ulepszyć, co jeszcze możemy zrobić dla klienta, analizując też różne aspekty, czyli nie tylko to, co on do nas mówi, ale też to, co wynika z jakichś naszych doświadczeń, z tego, czego się nauczyliśmy na błędach, z tego, co wnoszą przepisy, wymagania prawne i inne. Mam takie przekonanie, że standard ISO trochę szerzej podchodzi do różnych tematów niż pozostałe metody. Czyli my tak patrzymy holistycznie, całościowo. Być może czasami jakiś dostawca nam podpowie jakieś fajne rozwiązanie, zaproponuje nam przetestowanie jakiegoś nowego elementu, próbki, komponentu,
Przez to my możemy dać klientowi jeszcze więcej, możemy mu coś zaproponować ekstra, albo go zaprosić do jakiegoś projektu. I to też jest super. Czyli ten współudział też od klienta, przez klienta w naszych projektach. Dzięki. No, zaimponowałaś mi tym spokojem, który klient może oczekiwać od firmy, która wdrożyła, wdraża, utrzymuje ISO. Ale przejdźmy do kolejnej grupy stakeholderów, do interesariuszy, którzy są w mojej ocenie bardzo ważni. Ja od wielu lat bardzo często powtarzam i to jest naprawdę bardzo bliskie, że ten pierwiastek pracownika, pierwiastek ludzki w firmach, w organizacjach jest kluczowy. Mówiłaś o tym zawirusowaniu. Dobra, to powiedz Elu w takim razie, co zyska ten zawirusowany pracownik firmy, która ma wdrożone ISO? Widzisz, to nie będzie tylko pracownik, to będzie osoba pracująca pod nadzorem organizacji, czyli i pracownicy, i kontraktorzy różni, i ci wszyscy, których zapraszamy na nasz pokład, co oni zyskają? Oni zyskają miejsce, gdzie mogą się rozwijać. Przynajmniej takie są założenia. I proszę wszystkich, którzy teraz słuchają i sobie tak zestawiają z tym, co mają u siebie w firmie, żebyście nie popadli w jakąś paranoję, że to ja odpowiadam to jakieś brednie. To naprawdę jest możliwe i wiele organizacji, z którymi pracuję, osiąga ten pułap. Nie zawsze dzieje się to od razu, bo tego się trzeba po prostu nauczyć i otworzyć się na to, więc to, co zyskuje, to tą współpracę między najwyższym kierownictwem a całym zespołem i tym wewnętrznym i zewnętrznym, bo czasami to są pracownicy z agencji. Taki komfort, że ktoś o mnie dba, że ktoś się o mnie troszczy, że to jest organizacja, która się ze mną liczy i moje słowo, mój pomysł, moje zgłoszenie jest ważne. Czyli to poczucie takiego, tej uważności organizacji na człowieka w środku tej organizacji. Ja generalnie wyznaję zasadę, że systemy tworzą ludzie, więc oni są tutaj kluczem do całej tej imprezy, jaką jest wdrożenie ISO. Dlatego wysłuchanie tych ludzi, którzy stoją blisko procesu, to, że my bierzemy pod uwagę to, co oni mówią, to, co oni zgłaszają, to, co im przeszkadza i to, co ich wspiera. Korzystanie z wiedzy organizacji, którą oni przynoszą. Przecież to oni mają te doświadczenia, to im wyszło i nie wyszło. W związku z tym te procesy są bogatsze właśnie o to, co ci ludzie wnoszą. Zyskują bardzo dobrą współpracę i komunikację, lepsze zrozumienie siebie nawzajem, bo w systemach zarządzania jakością chodzi o to, żeby zrozumieć, że my wszyscy ze sobą współpracujemy. Ja często daję przykład puzli, które się pięknie zazębiają, uzupełniają. Ty dajesz coś mnie, ja daję coś tobie. Generalnie jeden bez drugiego nie funkcjonuje, nie działa i nie tworzymy razem tego ładnego obrazu. Jeżeli się nie połączymy w odpowiednim momencie i nie damy sobie tego, no, co jedni i drudzy czekają. Dlatego myślę, że takie współtworzenie organizacji, ja lubię to słowo, to jest coś takiego, gdzie po prostu wiesz, że tworzysz jakąś historię. Bierzesz w niej udział, dokładasz tą swoją cegiełkę i to jest też taki obszar, który moim zdaniem jest bardzo ważny, żeby ludzie chcieli z nami zostać, czyli żeby oni się czuli częścią czegoś większego, częścią tej organizacji, nie kimś, kto tu przychodzi na 8 godzin, żeby odpykać swoje i po prostu ma sobie iść dostać wypłatę i się nie odzywać, bo te czasy już minęły, naprawdę. Teraz ludzie chcą wiedzieć, że robią coś ważnego, chcą wiedzieć, że mają wpływ. Wczoraj Krzysztof też o tym mówił i ja sobie bardzo, bardzo to cenię. Zresztą jest taki świetny punkt w normie, który mówi o świadomości, że pracownik ma mieć świadomość swojego wkładu w skuteczność działania systemu, czyli on ma mieć takie przekonanie, że on może tutaj coś w ogóle wnieść, zrobić, poprawić, ulepszyć. I jeżeli tak jest, jeżeli czujesz, że masz wpływ, to chce ci się działać, czyli jest to wyższe zaangażowanie, bo też czujesz się wysłuchiwany, czujesz, że coś się z tym wszystkim dzieje i tak dalej, więc myślę, że takie poczucie robienia ważnych rzeczy. Ja to bardzo lubię na audytach zwracać ludziom uwagę, że oni robią ważne rzeczy i to nie ma znaczenia, w którym miejscu spotykasz tego człowieka, czy w dziale utrzymania ruchu, czy w dziale, który dba o czystość w całym zakładzie, czy w organizacji, czy to jest pani w kadrach. Każdy z nich ma coś do zrobienia i to jest ważne, żeby to zrobił od początku do końca dobrze. To ma wpływ na bezpieczeństwo, na zdrowie, na społeczeństwo, w którym żyjemy. Więc to, jakie będziemy mieli firmy, organizacje, jakie będzie zrozumienie tego, co robimy, jak to robimy,
ma wpływ na naszą przyszłość, bo my kiedyś trafimy do tej przychodni albo trafimy do tego miejsca, do tego zakładu, do tego sklepu i będziemy obsługiwani. No i pytanie, czy chcemy być obsługiwani przez kogoś, kto tu przyszedł odpykać 8 godzin, czy chcemy być obsłużeni jak ktoś, kto jest wyjątkowy, przez kogoś wyjątkowego. Dzięki, Elu. Przejdę do kolejnego pytania. Odnośnie pracowników, miejsce, gdzie się może rozwijać, to z pewnością bardzo ważna rzecz, jestem też dzisiaj zakończyłem drugi dzień warsztatów. Jeżeli uczestnicy wczorajszych, dzisiejszych warsztatów są z nami, serdecznie Was pozdrawiam. Tam też między innymi pojawiały się takie oczekiwania związane czy z pewnego rodzaju obszarem pracownika, który potrzebuje, też ma taką potrzebę rozwoju. Oczywiście wiemy, że w piramidzie Maslowa to jest w zasadzie ten najwyższy poziom, jeżeli chodzi o potrzeby, które dla nas są istotne. Ale ja mam kolejne pytanie do Ciebie. Czasami na takich trochę śmieszniejszych stronach pojawia się, albo na pewno być może spotkała się, ja dotykałem tego, jest takie sformułowanie, które mówi, jak będziesz wprowadzał projekt, jakieś działanie doskonalące, to masz trzy rzeczy, które musisz zrobić. Musisz zrobić to dobrze, szybko i tanio. Ale pamiętaj, drogi słuchaczu, żeby wdrożyć, możesz wybrać tylko dwie z tych trzech rzeczy. Dobrze, szybko, tanio. I teraz moje pytanie jest takie, czy wdrażając ISO też tak to jest, że tylko dwie mogę wybrać, a może tylko jedną, a może wszystkie trzy? Jeżeli tak, to uprzejma prośba o uzasadnienie. Ja wybieram dobrze. Szybko na pewno nie będzie, tanio też nie, dlatego że zaangażowanie naszych ludzi kosztuje. Kosztuje czas, który jest potrzebny, żeby to wdrożenie było zrobione porządnie. Jeżeli robimy coś szybko i tanio, czyli oszczędzamy na tym czasie, bo to dla mnie jest tutaj największy taki wyróżnik, bo jeżeli ludziom nie pozwolimy poświęcić odrobinę czasu, to będzie wszystko zrobione po łebkach, na chwilę, wiecie, do audytu, żeby tam jakoś przeszło i żebyśmy mieli to z głowy i 12 miesięcy po prostu długo, długo nic, to szkoda w ogóle podejmować tą decyzję. Naprawdę, serio. Jeżeli mamy to robić, to niech to będzie świadoma decyzja, może czasami nawet odłożona w czasie o któryś miesiąc. I jak będziemy, że tak powiem, już na tym stanowisku, że dobra, chcemy w to wejść po całości, to wtedy się zabierzmy za to i zróbmy to dobrze. Jak się to zrobi dobrze, to będzie po pierwsze na pewno krócej niż dłużej i będzie na dłużej. Czyli to nie będzie na audyt, bo nie robimy systemu na audyt, tylko robimy system dla siebie, dla swojej organizacji, dla nas. Mhm. Tak naprawdę to, że będą z tego dobre efekty i klient dostanie dobrą usługę, czy bardzo dobrą usługę i bardzo dobrej jakości produkt, to jest efekt uboczny dobrze działającego systemu. Czyli poukładania w środku organizacji tak, żeby nie psuć, nie marnować, żeby to zrobić za pierwszym razem dobrze, żeby nie być producentem złomu, tylko być producentem dobrego towaru, dobrze wykorzystać zasoby. I to jest ważne, żeby to zrobić dobrze. Mhm. A żeby zrobić dobrze, potrzebujemy czasu. Okej. Czas to pieniądz, mówią. Biznes jest biznes. Kolejny slogan, który nas bardzo często przecież otacza. Powiedz mi, jak w takim układzie wdrożenie ISO przekłada się na takie konkretne wyniki finansowe firmy? A może w ISO nie to jest najważniejsze? Może w biznesie to nie jest najważniejszy pieniądz? W biznesie ważny jest pieniądz, bo pieniądz, zarobki, to, że firma osiąga zyski, pozwala jej się rozwijać szybciej. W związku z tym ISO ma też pewne zadania przed sobą, przede wszystkim nie marnowania zasobów. Już wcześniej o tym wspomniałam, żeby dobrze wykorzystać zasoby, to trzeba najpierw określić, czego się potrzebuje i jakby zapewniać procesom dokładnie to, czego one potrzebują, żeby działać optymalnie. Jak będzie za mało ludzi, to będzie bardzo dużo marnotrawstwa. Jak będzie za dużo kupowanych rzeczy na zaś, bez analizy, to będzie bardzo dużo marnotrawstwa, zapchane magazyny i przeterminowane rzeczy. Więc tutaj uczymy się takiej optymalizacji procesów, która jest bliska linowcom, czyli takiego zaplanowania procesu, żeby wszystko było to, co jest potrzebne, żeby było, teraz jest troszkę trudniej w pandemii, bo na niektóre rzeczy trzeba dłużej poczekać albo są bardzo wysokie ceny, więc mamy takie ekstremalnie dzikie czasy, ale
To też nas uczy dobrego gospodarowania. I tak jak pamiętam moją panią z ekonomii, ona mówiła, że ekonomia to nauka o dobrym gospodarowaniu. Do dzisiaj to pamiętam. Tak samo ISO mówi o dobrym gospodarowaniu, czyli żeby nie marnować, żeby dobrze wykorzystywać zasoby, żeby uczyć się wykorzystywać to, co zostaje z procesów, bo często można odzyskać z tego energię, można to komuś podarować, można to coś z tym zrobić, po prostu przerobić to na coś innego. Więc są takie momenty, kiedy ta kreatywność i jakby pozwolenie pracownikowi też na pomysły, na jakieś... Ludzie mają często genialne pomysły, jak wykorzystać coś, co zostaje z procesu jako odpad. Zresztą zobaczcie, są sztućce przecież robione z jakichś otrębów i w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy, które ktoś wymyślił, tak? I to odpad może być przerobiony na coś, co można sprzedawać i można służyć środowisku i tak dalej. Więc ja uważam, że właśnie ten standard dobrze wdrożony pobudza ludzi do myślenia i do tego, żeby nie marnować niczego, co przenosi się też na zyski. Słuchajcie, nie marnujemy również czasu swojego nawzajem. My nie latamy w ISO tam i z powrotem z pustą taczką, tylko uczymy się tak układania czynności, żeby one miały sens i żeby one były, tak jak mówię, zoptymalizowane również pod kątem czasu, energii, jakby zarządzanie zasobami ludzkimi. I to, co mi się podoba i do czego też dochodzę po tych paru latach pracy, że dobrego gospodarowania talentami, czyli przyglądanie się ludziom i układanie ich w taki sposób, żeby maksymalnie mogli się realizować. Bo często ludzie się w pracy męczą, ale męczą się dlatego, że nie odkryli, do czego zostali powołani. My dzisiaj przed tym naszym spotkaniem tutaj z wami rozmawialiśmy o tym, że czujemy się powołani do tego, co robimy. Absolutnie to czuję, że to jest to miejsce, ten czas, kiedy chcę robić to, co robię. I jeżeli ludziom stworzymy taką przestrzeń, żeby czasem mogli się przesunąć w inne miejsce, to może się okazać, że przyniosą bardzo dużo dobra tej organizacji. Wniosą patenty. My mamy takie, gdzieś tam mam swoje takie doświadczenia z ludźmi, których się przesunęło na inne stanowisko i mają po dwa patenty na koncie, a mogli ich nie mieć, gdyby się ich nie przesunęło ze stanowiska na stanowisko. I cóż, no przede wszystkim firma zyskuje na tym, że też dobrze się o niej mówi, czyli taki PR. Bo to jeżeli ludzie są zadowoleni w organizacji, to wielkim zyskiem tej organizacji są kolejni chętni ludzie do pracy. Bo jak ja kocham swoją firmę i po prostu robię dla niej bardzo dużo i dobrze o niej mówię, to ta firma zwykle nie ma problemów z pozyskaniem ludzi. Nawet jeżeli nie ma najwyższych stawek na rynku, ale dobrze traktuje swoich pracowników, to niektórzy potrafią dojeżdżać 100, 120, 150, niektórzy nawet 600 kilometrów do swojej pracy. Więc powiem wam szczerze, że to jest moim zdaniem ten zysk takiej przyszłości. Lojalność ludzi, wdzięczność społeczności lokalnej, którą zyskujemy działając w porządku i będąc fair w stosunku do swoich ludzi. Norma uczy też dobrego podejścia do swoich dostawców, czyli traktowania ich w porządku. My się mamy też interesować, czego dostawcy chcą od nas, nie tylko ich tam po prostu im śrubkę przykręcać i wyciągać od nich po prostu maksymalne ceny takie, żeby już po prostu, nie powiem co, musieli zdjąć, żeby nam to dać. Tylko takiego traktowania fair. I moja firma, w której pracuję jako pełnomocnik, bardzo mocno doświadcza tego, jak to się pięknie zwraca, jak są trudne czasy. Czyli ci, którzy byli traktowani dobrze, w dobrych czasach, jak są trudne czasy, oddają to z nawiązką. Czyli też zachowują się w porządku, dostajesz taki termin, który jest naprawdę optymalny. W czasach, kiedy wszyscy mają długie terminy, ty masz taki, jak trzeba. Więc to się naprawdę opłaca organizacji, żeby mieć dobrze wdrożony standard. I co jeszcze? Mamy dużo więcej pomysłów na nowe projekty niż te organizacje, które tego nie mają i tego nie robią i się nie przyglądają, nie analizują, nie wyciągają wniosków. Już nie mówię o bezpieczeństwie, przepraszam, bo muszę to dodać. Jest bezpieczniej po prostu, nie ma tyle wypadków, bo dbamy o ludzi, o ich bezpieczeństwo i świadomość. Już.
Okej, poruszyłaś wątek tak zwanych, ja to nazywam kosztów złej jakości, które możemy też ograniczać. Ciekawe właśnie jest to, że ISO również tego wątku dotyka. Przyznam szczerze, że nie wiedziałem o tym. Elu, ale mówiliśmy o pracownikach, mówiłaś o tym stworzeniu bezpiecznego, przyjaznego środowiska pracy. Powiedziałaś przed chwilą o tym, że ISO pozwala nie marnować zasobów. Ja, może to źle zabrzmi. No, człowiek czasami, znaczy jest w tej grupie zasobów też, które potrzebujemy, żeby organizacja funkcjonowała. No dobrze. A powiedziałaś wcześniej też o tym, że bardzo ważne jest utrzymywanie standardów. Wdrożenie ISO, utrzymywanie standardów, ono wymaga zaangażowania pracowników. Nie mam co do tego wątpliwości, albo przynajmniej tak mi się wydaje, jeżeli się mylę, to mnie sprostuj. Dobrze, dobrze myślisz. No dobra, to powiedz w takim razie, powiedz, jak ja spotykamy się z tym, że pracownicy wykonują swoje zadania, wdrażamy, implementujemy określone metody ciągłego doskonalenia i potrzebujemy tych ludzi, żeby ich wciągnąć na ten kajak tego doskonalenia. Ludzie nie mają czasu. Mówią, słuchaj, Ela, Zbyszek, chętnie, ale ja nie mam czasu. Powiedz, jak sobie, jakie ty masz patenty, albo jak ISO podpowiada, w jaki sposób sobie poradzić z brakiem czasu pracowników na wdrażanie ISO? Już ci mówię, bo to jest jeden z takich moich ulubionych tematów. Ja im ten czas tworzę. Ten czas jest tworzony wtedy, kiedy się nikt nie spodziewa. Wielu audytorów nie wykorzystuje tego, że w czasie audytu, oprócz oczywiście oceny zgodności, możemy tworzyć ludziom przestrzeń do zgłaszania pomysłów. I nie wiem, jak wy byliście wychowywani, ale u mnie w domu zawsze było stój w kącie, znajdą cię i jak cię nikt nie pyta, to się nie odzywaj. W związku z tym, wiedząc o tym, że tak jest i część ludzi ma takie przekonanie, że jeżeli pracuje jako pracownik operacyjny, to znaczy, że nie ma prawa się odezwać, bo on tu przyszedł tylko zrobić swoje, to ja im tworzę taką przestrzeń. I ci, którzy byli kiedykolwiek przeze mnie audytowani, to się mogą przyznać albo nie, że ja często pytam, co byś chciał? Czasem pytam, o czym marzysz? już tak przekornie, ale wiecie, chodzi o to, żeby ludzi otworzyć. Jak im stworzysz na to przestrzeń, żeby mogli się wypowiedzieć, to może ci szczęka opaść, jakie mają pomysły, jakie mają problemy, co widzą. I ja tą przestrzeń tworzę. Czyli nie lecę tylko po procedurze i nie pytam tylko o to, czy wszystkie kroki w procesie są wykonane, tylko nawet jeżeli jest krok, który nie został wykonany, to często ode mnie pojawi się takie pytanie, co się wydarzyło, że to się nie zadziało. I zaczynamy rozmawiać i to jest też taki moment, kiedy pobudzamy ludzi do, jeżeli zrobimy to umiejętnie, to oni nam opowiedzą, co się wydarzyło, pokażą nam te luki w procesach, pokażą nam bardzo często też gotowe rozwiązania na to, które im siedzą w głowie, tylko oni nie pytani ich nie zgłaszają, to jest jedna rzecz. Audytor ma obowiązek zapisywania i to przypominam, audytorzy, no robimy dodatki. Bo nie wierzę, że mamy taką pamięć, że po 8 godzinach audytu wszystko jesteśmy w stanie, wiecie, mieć zarejestrowane. Robimy notatki, dlatego że zobaczcie, jeżeli jestem na audycie, to mój raport z audytu powinno przeczytać najwyższe kierownictwo albo przynajmniej na przeglądzie zarządzania omawiamy wyniki audytu. W związku z czym omijam całą ścieżkę podległości służbowych i tych wszystkich historii, które mi często te pomysły i ich nie ma. Więc omijamy ten element kasowania pomysłów, bo nie zawsze to jest oczywiście takie złośliwe, że tam jakiś lider czegoś nie przekaże, bo w to nie wierzę. Często to wynika po prostu z tego, że lider nie łapie zakrętów i po prostu on nie pamięta, nie zapisuje, ucieka mu to. Być może są też tacy, którzy celowo tego nie przekazują dalej, bo to ich, że tak powiem, mobilizowało do jakichś dodatkowych aktywności. Więc jeżeli ja to zapiszę i ma szansę trafić na forum, gdzie się właściciele procesów o czymś rozmawiają, to jest dużo większa szansa, że ten proces zostanie udoskonalony według tego pomysłu. Niekoniecznie zawsze w takiej całości wzięty od tego pracownika. Czasem coś do niego dodamy, dołożymy, trochę go zmodyfikujemy, ale generalnie ten sygnał jest wykorzystany. To mamy właśnie coś takiego, co niesamowicie potrafi zadziałać i to jest właśnie też stworzenie tego czasu, bo to nie zawsze potrzebujemy, słuchajcie, 10 godzin na to, żeby jakiś pomysł wszedł w życie. Czasami jest tak, że organizuję jakieś spotkanie, jak słyszę taki pomysł, bo wiem, że na audycie na przykład nie mam czasu, żeby 3 godziny o czymś rozmawiać, ale już jest ten sygnał inicjujący.
który warto ponieść dalej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są bardzo proste rozwiązania. Można zrobić skrzyneczkę i poprosić ludzi, żeby anonimowo lub nieanonimowo, jak chcą, wrzucili swój pomysł. Jeżeli boją się go powiedzieć, bo są takie osoby, które mają pomysł, ale boją się go zgłosić, wstydzą się, napisz na kartce, wrzuć do skrzynki, byleby tylko ktoś tę skrzynkę otworzył. Mm-hmm. I te pomysły przeanalizował. I jest duża szansa, że coś z tego fajnego się urodzi. Ale jest jeszcze jeden warunek. Trzeba wracać do ludzi z informacją zwrotną. Jeżeli bierzesz od nich taki pomysł, to oczywiście audytor nie obieca, że ktoś tam przyjdzie, kupi i w ogóle, ale ja mogę, to, co mogę obiecać, to jest, że przekażę tą informację. Jeżeli to jest w mojej mocy, być może będę w stanie coś pomóc, a jeżeli nie będę miała takiej mocy, to pójdę do tego, kto tą moc ma i przekażę mu tą informację. I to będzie jego decyzja, czy się zgodzi, czy się nie zgodzi, ale ja zrobię to, co w mojej mocy, bo nie zawsze pracownik ma taką siłę przebicia. Mhm. A znamy kogoś niesamowitego też, nie? Kto jest mistrzem w informacji zwrotnej. O tak. Pozdrowimy. Ewa, pozdrawiamy cię. Ewa Wilczewska, niesamowita osoba. Ja tak sobie pomyślałem, że w ramach może follow-upu później po debacie poproszę, czy Ewa znajdzie czas, żeby porozmawiać. Niesamowita osoba, ale... Elu, 46. minuta naszego nagrania. Chciałbym cię zapytać, to jest przedostatnie pytanie teraz, znaczy ostatnie pytanie ode mnie i potem dwa pytania od naszych tutaj uczestników naszego spotkania. Wyobraź sobie, jesteśmy w konwencji debaty prezydenckiej. Wyobraź sobie, że zostajesz prezydentem na drugą kadencję, znaczy na pierwszą kadencję, druga debata, drugie wybory organizujemy. I masz możliwość wyboru wiceprezydenta, albo masz możliwość wyboru, albo w ogóle uważasz, że nie ma takiej potrzeby, że ISO jest wystarczającą jedyną metodą, która pozwoli nam osiągać sukcesy z perspektywy klienta, pracownika i biznesu, bo o tym tutaj do tej pory rozmawialiśmy. Już konkretyzuję pytanie. Czy widzisz, czy widziałabyś potrzebę, żeby wybrać wiceprezydenta, a jeżeli tak, to jaka by to był wiceprezydent, której metody? Jest 5 kandydatów, promujemy, dzisiaj mówimy o 5 takich głównych metodach. Mhm. A wiesz co, ja to zresztą znasz mnie i zawsze to powtarzam, że dla mnie wszystkie te metody linowe, Six Sigma, TOC, to są, dla mnie Kaizen to jest w ogóle część linu, więc nie wiem, czy to dobrze rozumiem, ale tak sobie to wyobrażam. Więc jak mówię Lean, to mam też na myśli Kaizen po drodze. To są narzędzia już bardziej konkretne niż ISO 9001. Dlatego dla mnie to jest część, do której przechodzimy wtedy, kiedy mamy bazę. Oczywiście drobne kroki są wplecione w wdrożenie. ISO 9001 jest taki pierwszy etap. Natomiast później rzeczywiście, jeżeli organizacja już się nauczy tego myślenia, to dla niej te narzędzia są bezcenne. Trzeba przygotować oczywiście ludzi, żeby potrafili ich używać, bo to już są konkretne metody i tam jest wszystko takie poukładane i w ogóle. Więc ja zapraszam wszystkie metody na pokład i uważam, że w kupie siła i dlatego jestem absolutnie przekonana, że ISO jest taką totalną bazą razem w parze z Kaizenem, z tą filozofią Kaizen. A później przechodzi się do narzędzi już takich bardzo konkretnych, gdzie ludzi trzeba tego nauczyć, tej metodologii, tego, jak z tego korzystać i one są już bardziej zaawansowane w takim opracowaniu, dlatego że tam już mamy konkrety, takie już, że możesz wchodzić, odpalić arkusz, zrobić wykres i tak dalej. My to, z tego korzystamy w ISO jak najbardziej, natomiast w różnym stopniu, w zależności od gotowości organizacji, od tego, na ile ma umiejętności w korzystaniu z tych narzędzi. I dla mnie to wszystko ma się łączyć. Ja bym tego w życiu nie rozdzielała. Dlatego bardzo się cieszę, że biorę udział w tej debacie i że dzięki niej też mogłam w tamtym roku i w tym roku więcej się na ten temat dowiedzieć, bo to jest też dla mnie rozwój i tak jak zachwyciło mnie TOC, o którym się dowiedziałam tak naprawdę tylko dzięki debacie. Więc tutaj nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś totalnym ignorantem, ale słuchajcie, naprawdę nie wiedziałam o czymś takim. I jak to usłyszałam w tamtym roku i w tym roku już miałam okazję też posłuchać na ten temat, to absolutnie jestem tym zachwycona, zauroczona i chcę się więcej dowiadywać i tak dalej na ten temat.
i rozwijać się w tym zakresie, bo uważam, że wszystkie te metody razem wzięte mogą przynieść spektakularne efekty dla organizacji i to nie tylko w tym roku, kiedy sobie to wdroży, tylko po prostu prowadzić ją dalej do jeszcze lepszych wyników, no i do tego ciągłego doskonalenia, o które tak naprawdę nam chodzi. Mm-hmm. Super, świetnie. Bardzo dużo mówiłaś o Kaizenie. Zakładam, że pewnie dużo obowiązków powierzyłabyś wiceprezydentowi z dywizji Kaizen. Jutro będziemy mieli spotkanie z kolejną przesympatyczną i uroczą Natalią. Pozdrawiamy Natalię, która jutro będzie z nami, ale o tym za chwilę. Elu, pytania do ciebie, które są z czatu. Zacznę od tych, które są na Zoomie, ponieważ tutaj goszczą z nami tutaj osoby i tutaj przede wszystkim od nich chciałbym rozpocząć. Pozdrawiamy Macieja Kosińskiego. Maciek pyta, znasz? No pewnie. No to jestem ciekaw, czy tego pytania się spodziewałaś. Mam nadzieję, że to nie było pytanie przygotowane. Ale okej, Elu, powiedz, Maciek pyta o to, jakie organizacje nie powinny się starać o certyfikację ISO 9001? To jest pierwsza część pytania. Takie, które chciały dobrze, szybko i tanio. Słuchajcie, takie, które nie rozumieją, po co to jest. I taka, tylko szybciutko, pamiętajcie o tym, że każda organizacja, która się poddała certyfikacji, musi się liczyć z tym, że klienci mają prawo zareklamować, oprotestować jej certyfikat. Więc nie róbmy pic na wodę, fotomontaż, zróbmy to porządnie, żebyśmy nie mieli potem takiego stresu, że ktoś oprotestuje nasz certyfikat i będzie do jednostki certyfikującej pisał, komu wydaliście ten certyfikat. W zasadzie nigdy nie ma takiego momentu, kiedy możemy powiedzieć, że już jesteśmy super przygotowani, super gotowi, już mamy wszystko, bo ten moment tak naprawdę nigdy nie następuje. Myślę, że każdy warto, żeby spróbował tej certyfikacji, bo to jest też taka ocena. Natomiast dobrze się zastanówcie, u kogo chcecie się certyfikować, żeby to nie była wypita kawa właśnie za kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, nie daj Boże, tylko żeby to był taki audyt, który sprawdza rzeczywiście, na ile jesteśmy już zgodni ze standardem i co mamy przed sobą. Dużej dojrzałości wymaga zgłoszenie się do certyfikacji, ale ona się rodzi z czasem, więc to też nie jest tak, że wszyscy, co startują do certyfikacji, to są wszyscy bardzo dojrzali, ale dają sobie szansę. Tutaj Maciek jeszcze uzupełnia o kolejne te pytania, natomiast Maćku, mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Maciek, zadzwoń do mnie. Ale Elu, nie, bo to są jeszcze dwa pytania, ja je potem wrzucę na naszą grupę. Proszę. I będę miał uprzejmą prośbę, żebyś też odpowiedziała, bo one są dla mnie są dość ważne. Jest z nami też Marek. Marek pyta o to, czy nie uważasz, że w wielu organizacjach ISO 9001 jest złem koniecznym, papierologią, która często wymaga klient? Zgadza się. W wielu organizacjach tak jest i naprawdę jestem o tym absolutnie przekonana i to są często te organizacje, które w ogóle nie wiedzą, po co to zrobiły. Ale powiem wam tak, przekornie, nawet jeżeli one zrobiły to dla klienta, czyli wdrożyły ISO, bo klient tego wymagał, to to już jest pierwszy krok w dobrą stronę, dlatego że spełnili wymaganie klienta. I wiele znam takich organizacji, których jakby motywacją było uzyskanie kontraktu, natomiast pytanie, co się wydarzy dalej. Czy one pójdą w tą stronę, żeby poznać to, za co płacą, przecież to jest inwestycja, ludzie, no to się wydaje mnóstwo pieniędzy i mnóstwo czasu się temu poświęca. Więc trzeba myśleć jak biznesmen, oczekuje zwrotu z inwestycji, oczekuje konkretnych korzyści, które mi to wdrożenie przyniesie, a nie tylko papierka, który sobie powiesimy na ścianie albo na stronie internetowej. Więc jest często, natomiast pamiętajcie, że kropla drąży w skałę i warto, żeby ludzie zaczęli się upominać o te korzyści i o to, żeby to zaczęło działać. Więc dużo też zależy od ludzi i od takiego odzewu wewnętrznego, że nie chcemy robić rzeczy bez sensu, tylko po to, żeby były. Tutaj jeszcze Marek jeszcze rozwijał to pytanie, ale tak jak powiedziałem, umieścimy je na naszej grupie i Elu będzie uprzejma prośba o to, żebyś też znajdź czas i odpowiedz naszym tutaj słuchaczom, bo one znajdę, są bardzo dla mnie też, one mi się też nasuwają, a być może na samej drugiej debacie się pojawią. 19.54 Elu, chciałbym już powoli tutaj zgodnie z naszą agendą dobiegać końca. Elu, co byś powiedziała na zakończenie naszym słuchaczom i osobom, które jeszcze zastanawiają się, czy ISO jest tą metodą, którą warto inwestować swój czas i pieniądze? Chciałam wam powiedzieć, żebyście dali tej normie szansę.
i zaczęli od takiej lektury nie na wprost, tylko takiej bardziej z podejściem, żeby to zrozumieć, a nie tylko odklepać. Zapraszam generalnie do zadawania pytań. Możecie mnie łatwo znaleźć, jeżeli ktoś jakiegoś punktu nie rozumie, zawsze może mnie o to zapytać, jak to zrozumieć, jak to poznać, ale dać szansę i zaprosić ludzi do stołu, czyli zaprosić zespół ludzi do tego, żeby się włączyli w procesy, zobaczycie, jakie będą wyniki. I szukanie sensu w tym, co robimy, jak robimy. Elu, a gdzie można Ciebie znaleźć, jeżeli tutaj byłaby taka potrzeba ze strony naszych... Jest mój profil Elżbieta Olszewska, audytor z pasją, jestem też na Instagramie, więc w zasadzie jak piszecie Elżbieta Olszewska ISO w wyszukiwarkę Google, to mnie znajdziecie. Od razu ostrzegam, moja strona jest martwa, nie żyje, nie mam na nią czasu, ale na Facebooku jestem, pojawiam się, także czy przez Messenger, czy przez właśnie mój fanpage Elżbieta Olszewska, audytor z pasją, lub profil na Instagramie audytor z pasją. Możecie mnie bardzo łatwo znaleźć, więc zapraszam do kontaktu. Jest zawsze bardzo chętnie, odpowiadam na wszystkie pytania. Bardzo mi zależy na tym, mam taką misję, żeby odczarować ludziom ISO, żeby nie myśleli, że to jest biurokracja, papierologia. My niszczymy papiery. Inaczej, nie dopuszczamy, żeby ich za dużo powstało. Więc ISO, pamiętajcie, w dowolnej formie, na dowolnym rodzaju nośnika i ISO dokładnie mówi o miejscach, w których warto mieć udokumentowaną informację, ale nie wymaga jej wszędzie. Więc to jest właśnie to dokładne czytanie tego standardu. Więc zanim ocenisz, to go przeczytaj. Bo często ludzie oceniają, którzy nie czytali. Wiem, czas się skończył. Jezu, bardzo Ci dziękuję, Elu. No cóż, była proszę z nami bardzo. Elżbieta Olszewska. Lista numer 3, ISO 9001-2015. Inspirująca, jak początek, pierwsza litera ISO 9001-2015. Gorąco zachęcam do obejrzenia tego nagrania dla tych, którzy nie mogli być z nami na żywo. Ja mam tutaj całą masę notatek, ja do niej wrócę później, Elu, podczas drugiej debaty. Pozwolę sobie do niej sięgnąć. Natomiast chciałbym Was zachęcić do kolejnych spotkań, które będą. Na naszej grupie facebookowej Debata Prezydencka Metod Ciągłego Doskonalenia możecie już zobaczyć nagrania poniedziałkowe na temat teorii ograniczeń, o której mówiła Ela. Bardzo inspirująco też mówił o tym Darek Urbaś, praktyk, właściciel firmy. Wczoraj mieliśmy spotkanie z Krzyśkiem Dobrowolskim, który też jest nie tylko nie jest teoretykiem, jest praktykiem wdrażającym. Ojcem dzisiaj... Linu. Ojcem Linu. Lin jest prosty. Dzisiaj Ela Olszewska, pełnoletnia już w zakresie ISO, od 13 lat praktykująca to w zakładzie produkcyjnym. To Ela nie jest tylko audytorem wiodącym, Elu, dla tych, którzy tak, ale Ela na co dzień się tym zajmuje, praktykuje to, to jest bardzo ważne. Jutro będzie z nami Natalia Jażdżewska, zachęcam gorąco, będziemy rozmawiali na temat Kaizen. W piątek z kolei będzie Igor Łęgowski i Six Sigma. Zobaczymy, co nam tutaj Papa Mot opowie o Six Sigmie w tym roku. W przyszłym tygodniu będziemy mieli też kolejne nagrania z innymi ekspertami z zakresu tych metod. Już uchylę trochę rąbka tajemnicy, że w ostatnim tygodniu przed debatą pojawi się Tomek Rudnik z obszaru miękkiego. Jeszcze jedna niespodzianka, ale tego na razie nie będę jeszcze mówił. Mam nadzieję, że dla Was to będzie też inspirujące. Pamiętajcie, że zależy nam przede wszystkim na tym, żeby promować metody ciągłego doskonalenia. To jest nasza misja, ta cała piątka plus ja, którzy w tym uczestniczą. Chcemy Was zachęcać do tego, że wybierzcie metodę, która będzie Wam najbliższa, ale zmieniajcie swoje otoczenie, zmieniajcie swoich pracowników, zmieniajcie swoje procesy, dostarczajcie lepszej wartości swoim klientom, pamiętając o tym aspekcie biznesowym, bo on jest dość istotny. A z mojej strony chciałbym dodać jeszcze tylko jedną gorącą prośbę. Ela i wszyscy pozostali, robimy to naprawdę w naszym wolnym, dodatkowym czasie. Cała debata jest bezpłatna, natomiast osobiście gorąco Was zachęcam do tego, żeby wesprzeć Marysię Chorą na rdzeniowy zanik mięśni, na SMA. W każdym z postów, które publikuję promującym tę debatę, na samym końcu jest link do Się Pomaga. Gorąca prośba, możecie zostać też aniołami Marysi i do tego Was gorąco zachęcam. I na tym już kończę. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ja tylko jedną rzecz. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chcę Wam powiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczna za to, że mogę być z Wami, że zostałam zaproszona do tej debaty i że możemy Was razem tutaj inspirować po prostu do ciągłego doskonalenia. Zbyszku, dziękuję Ci za cudowne prowadzenie tych spotkań i za to, że nas tutaj z wszystkich połączyłeś w takim też pięknym celu.
Więc jeżeli możecie się dorzucić, to każdy z nas ma wpływ i każda złotówka naprawdę robi różnicę, także włączcie się proszę w to dzieło, róbmy razem dobro, więc my was do tego bardzo serdecznie zapraszamy, nie tylko o tym gadamy, ale też to robimy wszyscy razem. Bardzo dziękuję, Elu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się serdecznie. Dziękujemy bardzo dziękuję za wasz czas i Elu również za twój czas.